To był początek lat 80. XX wieku, a więc naprawdę już dość dawno temu i do, może ktoś pamięta, do Polski dotarł zaledwie 9 lat po światowej premierze. Film akcji Wejście Smoka. Nie wiem, czy ktoś pamięta ten czas i myślę, że jeśli nie, nie znamy tego filmu, nie żyliśmy w tamtych czasach, to jest tam chyba dość trudno zrozumieć ten fenomen tego wszystkiego, bo spróbujcie sobie wyobrazić, ci, którzy nie wiecie o co chodzi, że. Nigdy czegoś takiego nie widzieliście, a nagle otrzymujecie jakby film, który jest taką mieszanką, nie ja wiem, szybkich i wściekłych, wszystkich bohateri, bohaterów Marvela, Spidermana, Batmana i tak dalej. To był taki film tamtych czasów i trudno opisać ten fenomen. Kolejki, które wtedy były powszechną rzeczą, ludzie stali po wszystko po papier toaletowy, po wędliny, kolejki do kin do kaski nowych, żeby kupić film na ten, bilet na ten film. Były po prostu 10 razy dłuższe niż po papier toaletowy. I pamiętam, że w moim niewielkim mieście ktoś zdecydował, że bilety na ten film nie będą sprzedawane w kasie, w kinie, ale będą rozprowadzane przez zakłady pracy. A więc nasze miasto ogarnął taki dziki szał, ponieważ każdy próbował poznać kogoś, kto pracuje w tym czy innym zakładzie pracy, żeby taki bilet dostać. Pamiętam, jak mój tata wrócił z pracy powiedział, że w jego kolecy coś mówią, że będzie jakiś film, że w zakładzie będzie sprzedawane jakieś bilety, ale on nie wie w ogóle o co chodzi, chyba tych biletów nie kupi. I na szczęście razem z moją siostrą wyprowadziliśmy go z błędu i pamiętam ten dzień, kiedy przed kinem były setki ludzi z nadzieją, że a może ktoś nie przyjdzie, może będzie jakieś miejsce, się wciśniemy, a my po prostu z tymi biletami spokojnie weszliśmy do kina, do sali kina Związkowiec. Wszystkie miejsca zajęte, ludzie gdzieś tam siedzieli na krzesełkach, łamane były wszystkie przepisy, ale pamiętam tą, tą satysfakcję i tą świadomość, że wielu moich przyjaciół jest tam na zewnątrz i chcieliby być na moim miejscu, chcieliby być w tym miejscu, w tym budynku, co ja. I wiecie, w życiu jest wiele różnych miejsc, wiele różnych budynków, wiele różnych lokalizacji, w których my po prostu czasami musimy się znaleźć, musimy je odwiedzić. I czasami to jest tak, że są takie miejsca, że gdybyśmy tylko mogli, gdyby to od nas zależało, to my byśmy się tam nigdy nie pojawili. Ale ponieważ nie mamy wyboru, no to idziemy do tych miejsc. A więc bez entuzjazmu, ale idziemy na przykład do takiego miejsca, które nazywa się gabinet dentystyczny. No i wiemy, że tam nam będą coś borować, grzebać w dziąśle i tak dalej, w zębach. Bez entuzjazmu, no ale nie mamy wyboru. Idziemy do Urzędu Skarbowego, do ZUS-u. Czasami bez entuzjazmu idziemy do szkoły, czasami do pracy. Ale z drugiej strony są takie miejsca ja wiem, restauracja, kino, może stadion, las, góry, gdzie kiedy my tylko słyszymy o tym miejscu, gdzie idziemy z ekscytacją i z radością, i tak się zastanawiam, żebyśmy się dzisiaj sobie pomyśleli, a jak to jest w naszym życiu z kościołem? Czy to miejsce, gdzie spotyka się kościół, to jest taka jedna z tych lokalizacji w Twoim życiu, że kiedy pomyślisz o tym, to od razu się budzi Twój entuzjazm? Czy tak jest? Czy, czy może raczej niekoniecznie? zaledwie kilka dni temu pojawiły się w Polsce takie dwa raporty mówiące o religijności Polaków, które bardzo jasno pokazują, że my mamy w Polsce taki regularny spadek zainteresowania wiarą i kościołem. To jest wprawdzie dosyć długi okres czasu, ale w ciągu 30 lat, ostatnich, grupa ludzi, 30 lat temu, 94% polskiego społeczeństwa się deklarowało, że wierzą w Boga. I po tych 30 latach 84% deklaruje się, że wierzy w Boga. Więc można by powiedzieć, to no nie jest jakiś wielki spadek, ale w tym samym czasie 84% ludzi deklaruje, że wierzy w Boga, ale w ciągu tych 30 lat z ponad 70% do, do grupy 40% spadła liczba ludzi, którzy świadomie praktykują swoją wiarę, a częścią tego też praktykowania swojej wiary jest uczestniczenie w jakichś spotkaniach kościoła. Więc zachęcam, odszukajmy sobie ten raport. On jest bardzo ciekawy. Mówi też o, jak, o tym, co dzieje się wśród, wśród młodych ludzi, ale on bez wątpienia pokazuje, że, że wielu ludzi ciągle wierzy w Boga, ale z jakichś powodów oddaliło się od kościoła. I być może dla wielu ludzi myśl o tym, żeby pójść na jakieś spotkanie kojarzone z kościołem, to jest trochę tak, jakby mieli pójść takie mają emocje jakby mieli pójść wiem, do dentysty albo do zusu. Tak się zastanawiam, że może i czasami też nam udzielają się podobnego rodzaju nastroje. Dlatego na początek tego nowego sezonu chciałbym zaproponować, żebyśmy przez te cztery najbliższe niedziele próbowali jakby odświeżyć sobie albo na nowo złapać taką biblijną wizję tego, czym jest kościół. I nazwaliśmy tą serię Więcej niż 52, bo Gdyby się komuś z nas tak udało, co patrząc na statystyki prawie jest niemożliwe, ale gdyby nam się udało być w każdą niedzielę na nabożeństwie, to znaczy, żebyśmy wzięli w ciągu roku udział w 52 nabożeństwach. Ale okazuje się, że kiedy sięgamy do Pisma Świętego, ta biblijna wizja Kościoła wykracza zdecydowanie poza tych kilka godzin poświęconych w niedzielny poranek. Kościół to nie jest budynek, to nie jest wydarzenie, które ma miejsce w nim. Kościół, jak ktoś to powiedział, to jest sposób życia. To jest sposób życia, w którym Jezus zajmuje centralne miejsce, a jego naśladowcy niosą Ewangelię wszędzie tam, gdzie się znajdują, gdzie dotrą. Znaczy, w pewnym momencie historii Izraela Pan Bóg. Nakazał najpierw Mojżeszowi zbudowanie specjalnego namiotu, a później Król Salomon wzniósł świątynię, która z jednej strony reprezentowała obecność Boga, pośród swojego ludu, ale też była takim miejscem nauczania o Bogu, o Jego woli wobec Izraela. To z tego miejsca, ze świątyni, z przybytku roznosiły się na cały kraj psalmy, uwielbienia. I w ten sposób też Pan Bóg jakby zaszczepił tą ideę wśród ludzi, że ludzie, którzy wierzą w niego, którzy go kochają, spotykają się, żeby wspólnie chwalić Boga i żeby jakby przebywać i doświadczać jego obecności. I w tym wszystkim nie chodziło jedynie, żeby się spotkać i dokonać jakichś takich religijnych działań, ale świątynia miała być takim duchowym centrum Izraela trochę tak jak weźmiemy koło od roweru. W środku jest tak zwana piasta, z której odchodzą te wszystkie sprychy na całe koło. Świątynia jakby miała promieniować na życie Izraelitów. W Nowym Testamencie, poprzez dzieło Pana Jezusa, jakby pojawiła się ta nowa, unikalna rzeczywistość, jaką jest Kościół. Unikalne jest to, że poprzez obecność Ducha Świętego. Bóg zamieszkuje w nas, i to znaczy, że my już nie potrzebujemy chodzić do jakichś specjalnych miejsc, żeby się spotkać z Bogiem. Dlatego my często mówimy, że, że my już nie chodzimy do Kościoła. My jesteśmy Kościołem. To jest zasadnicza różnica. Jesteśmy Kościołem i to ma wpływ na nasze życie. I to znaczy, że nasza wiara ma wiele, jakby tych takich indywidualnych, osobistych aspektów, ale w tym samym czasie nasza wiara jest doświadczeniem, które, które ma miejsce, które rośnie, które wyraża się we wspólnocie ludzi wierzących. My już nie chodzimy do kościoła, my jesteśmy kościołem i mamy wiele powodów żeby się wspólnie spotykać. Autor listu do Hebrajczyków w dziesiątym rozdziale napisał takie słowa: Bracia, ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca najświętszego nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował przez zasłonę, czyli przez swoje ciało a także wielkiego kapłana nad Domem Bożym, przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie, trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy, i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. List do Hebrajczyków został napisany do ludzi, którzy wywodzili się z judaizmu i którzy odkryli w Osobie Chrystusa, tego przez wieki obiecanego Mesjasza. I ci Żydowscy, chrześcijanie, na początku swojej wiary byli niezwykle zdeterminowani. Byli gotowi znosić wszelkie przeciwności, kpiny, wrogość ze strony ludzi, którzy ich otaczali. Oni kochali Chrystusa i byli gotowi publicznie się do tego przyznawać. Nie obawiali się konsekwencji ze strony swoich bliskich, jak oni zareagują, czy ktoś ich wyśmieje. Czy ktoś okaże jakąś wrogość? Czy będzie jakaś presja, żeby się dopasować do większości, do tej praktyki, do tego, żeby żyć jak żyje większość? Oni znosili te wszystkie trudności, ale z czasem, z czasem wielu z nich zaczęło słabnąć. No bo to jest trudne, kiedy cały czas musisz iść pod prąd w przeciwnym kierunku niż podąża większość. I dlatego z czasem, jakby niektórzy z nich zaczęli gasnąć i zaczęli czynić swoją wiarę coraz bardziej prywatną i coraz bardziej indywidualną. I musimy pamiętać to, że, że wiara w Chrystusa zawsze jest osobistą sprawą, ale nigdy nie jest prywatną sprawą. Ponieważ Jezus oczekuje od każdego z nas, że my upublicznimy to, że wierzymy w niego. I ten proces, jakby prywatyzowania wiary, on z jednej strony sprawiał, że jakby życie wydawało się troszkę prostsze, nie było tych wszystkich tarć, przeciwności, trudności. Ale takie podejście, ono zawsze ma swoje konsekwencje. Jakby pierwszy kawałek domina się przewraca i zaczyna przewracać kolejne. Bo skutkiem tego było to, że. Niektórzy zaczęli unikać spotkań z innymi wierzącymi. No bo dzięki temu już nie byli kojarzeni z tą grupą, która no, nie cieszyła się jakąś aprobatą. Patrzono wtedy na chrześcijan jako takich zwolenników jakiegoś ukrzyżowanego Nazarejczyka. Ale to nie wszystko. Jakby domino przewracało się dalej i z czasem, jakby niektórzy jakby stawali przed taką pokusą, żeby. Właściwie to może zostawić całe to chrześcijaństwo i wrócić do tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni. Do tych wszystkich zwyczajów i ceremonii, do składania ofiar za swoje grzechy w świątyni. Kuszeni byli, czy stawali przed tą pogustą, żeby już nie iść pod ten prąd, bo to jest takie trudne, ale jakby dopasować się do większości i żyć tak, jak żyje większość. Myślę, że te presje i pokusy, jakie oni odczuwali, były bardzo podobne do tego, z czym my się zmagamy, z czym właściwie chrześcijanie zmagają się na każdym etapie historii. I dlatego autor tego listu, jakby nakłania ich, ostrzega, ale też zachęca, żeby się nie poddawali i żeby nie porzucali swojego oddania Chrystusowi. I pisze te słowa, ponieważ mówi: Słuchajcie, Mamy naprawdę wiele wspaniałych powodów, żeby się nie poddawać i żeby nie rezygnować. On pisze: ponieważ dzięki krwi Jezusa mamy odwagę wkroczyć do miejsca Najświętszego, nowo utworzoną i żywą drogą, którą nam utorował poprzez zasłonę, czyli poprzez swoje ciało. On im przypomina o tym miejscu Najświętszym, które już nie jest budynkiem, już nie jest miejscem fizycznym, ale mówi o tej obecności Boga, która stała się dostępna. Mówi o tej obecności Boga, o tym, że Duch Święty zamieszkuje w nas i Nowy Testament mówi, że teraz to już my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Że tak naprawdę to prawdziwe sanktuarium to jest ta obecność i panowanie Boga w naszym życiu. I dopóki my nie znaliśmy Chrystusa jako swojego osobistego, Pana i Zbawiciela. My byliśmy, jak to Biblia ożywa, duchowo martwi w naszych grzechach, ale przelana krew Chrystusa, jakby otworzyła nam drogę do nowego obszaru. Kiedy zostaliśmy chrześcijanami, jakby zaczęliśmy funkcjonować na nowym duchowym poziomie, i teraz możemy żyć blisko Boga, możemy go czcić w Duchu i w Prawdzie, i to się stało możliwe przez krew Jezusa, On jakby umożliwił nam. Życie w Bożej Obecności, doświadczanie Jego Bliskości. To nie jest nasza zasługa. Nie ma w nas niczego, co mogliśmy Bogu ofiarować, ale Bóg nam dał poprzez swojego syna właśnie dostęp do siebie. Jezus umierając, rozdarł tą zasłonę, i dla Żydów to było oczywiste. Chodziło o tą zasłonę, która zasłaniała część świątyni od Miejsca Najświętszego. Chrystus to usunął. I my teraz możemy doświadczać obecności, realności Boga w naszym życiu. Dlatego autor mówi, nie rezygnujmy z naszego oddania Chrystusowi. Mamy dostęp do Boga. Dalej pisze, a także wielkiego kapłana nad domem Bożym. Przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Mówi, w Chrystusie jesteśmy Bożym Domem. Chrystus zamieszkuje w nas, i to jest jedna z największych prawd chrześcijaństwa: że chrześcijaństwo to nie jest taka próba człowieka, który się wysila, żeby naśladować Boga. Chrześcijaństwo to jest życie Chrystu, Chrystusa w nas i poprzez nas. To jest Jego działanie w nas i poprzez nas. Dlatego autor mówi: Przechodźmy ze szczerym sercem. Niczego przed Bogiem nie udawajmy, ale przychodźmy i prowadźmy to życie w zależności od Chrystusa. Nie dzielmy swojego życia na sakrum i profanum, na to co święte, niedzielne i nadzwyczajne, ale nie wszystko będzie Mu poddane. Przychodźmy z całkowitą pewnością wiary, że On jest tym źródłem w naszym życiu, źródłem, które nigdy nie wysycha. Źródłem, które sprawia, że możesz żyć pełnią życia, że możesz żyć dla Boga, że możesz żyć dla innym. Nie z powodu swoich talentów, zdolności, edukacji, ale tej mocy Bożej w twoim życiu. Przychodźmy z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia, czyli żyjmy wolni od winy. Psychologowie nieustannie mówią o tym, że to jest główny problem ludzkości. My cierpimy na nieustanne wyrzuty sumienia, a Jezus jakby rozwiązuje i wychodzi naprzeciw temu problemowi. Serce, które staje i przychodzi na, do Boga na Jego zasadach, staje się sercem, które jest wolne od tego dokuczliwego poczucia winy i doświadcza pokoju. W końcu też autor mówi, że przychodźmy z ciałem obmytym czystą wodą, i chociaż wielu to odnosi to do krztuta tak naprawdę. Mowa tu jest o, tą, o tym nowym, przebudowanym, zmienionym życiu w Chrystusie. O Jego działaniu, które sprawia, że przestajemy kłamać, że przestajemy nadużywać rzeczy w naszym życiu, że prowadzimy życie, które się Bogu podoba, że zmieniamy się i stajemy się do Niego podobni. I to wszystko jest możliwe, kiedy przychodzimy do Boga na Jego zasadach. Bez względu na okoliczności, na pokusy, trudności, możemy przychodzić do tego, który otworzył nam drogę do Ojca. Bo Jezus jest Bogiem, który jest wierny, który nie zmienia zdania, który się nie wycofuje, który nie zostawia, który nie odrzuca, który nie faworyzuje jednych kosztem drugich, który prowadzi i troszczy się. Jeżeli w tym momencie. Autor, jakby pisząc to wszystko, dokonuje takiego zaskakującego przełą przełączenia pokazując nam pewną, jakby zależność tego, że my się trzymamy mocno Chrystusa, gdy pozostajemy w kontakcie z naszą duchową rodziną, kiedy pozostajemy w bliskim kontakcie z Kościołem. To jest prawda, że My już nie potrzebujemy specjalnego miejsca, żeby się spotkać z Bogiem. My jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Ale to nie zmienia faktu, że kluczowe i ważne w naszym życiu jest to, żebyśmy byli razem z innymi chrześcijanami. Wiecie, żyjemy w takim świecie, kiedy, kiedy nawet wielu chrześcijan nie ma problemu, żeby żyć jakby gdzieś obok. Wielu się decyduje na taki model Chrystus i ja. Tylko, że wiara przeżywana w taki sposób, ona jedynie sporadycznie się pokrywa z wiarą i miłością, która jest potrzebna, żeby funkcjonować w takim środowisku pełnym wymagań i zależności, środowisku wspólnoty. Życia chrześcijańskiego nie da się prowadzić w pojedynkę. Zawsze potrzebna jest liczba mnoga, zawsze potrzebny jest Kościół, wspólnota innych wierzących, ponieważ dopiero we wspólnocie mamy możliwość, mamy okazję zastosowania tego wszystkiego, co uczy nas Jezus. Chociażby tego największego przekazania, jakie on nam pozostawił, które mówi: kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem. Więc autor jakby przenosi nas z tego osobistego aspektu wiary do wspólnotowego pisząc myślmy o sobie nawzajem jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań co jest u niektórych w zwyczaju lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać że zbliża się ten dzień Wiecie, kilka prostych, ale niezwykle głębokich i pięknych zdań na temat Kościoła. Jakby tej nowej rzeczywistości, gdzie inni ludzie, inni wierzący, mówiąc najprościej, nie są nam obojętni. A więc nie chodzi jedynie o to, żeby się spotkać w niedzielny poranek 52 razy w roku, ale bycie kościołem to jest coś znacznie więcej. To myślenie o sobie nawzajem. A więc nie chodzi jedynie o to, żeby przyjść, być, skorzystać, wyjść, ale chodzi o to, żeby być przejętym drugim człowiekiem, żeby go zauważyć, żeby go poznać, mimo że to często jest trudne. Chodzi o to, żeby wpuścić drugą osobę do swojego życia, zrobić jej miejsce w swoim zajętym rozkładzie. Chodzi o to, żeby myśleć o drugim człowieku z życzliwością, z serdecznością, z łaskawością i żeby w ten sposób zachęcić i zainspirować drugą osobę do miłości, dobrych uczynków. A to znaczy, że każdy z nas bez względu na wiek, temperament, doświadczenie, status materialny, wykształcenie, duchową dojrzałość, staż wiary, wiedzę biblijną. Każdy z nas może być inspiracją dla kogoś innego. Jak kochać Boga i jak kochać drugiego człowieka? Możesz być inspiracją do właściwych decyzji, do tego, żeby trwać w wierze, do przebaczenia, do tego, żeby nie chodzić na kompromisy. Możesz być inspiracją do hojności, gościnności, do wychowywania dzieci. A z drugiej strony, bez względu na to, co nam się wydaje, każdy z nas bez wyjątku potrzebuje zachęty i inspiracji. Potrzebujesz ludzi w swoim życiu, których obecność, których słowa, których postępowanie, których przykłady zainspirują cię do praktycznego działania, do decyzji, że chcesz bardziej kochać Boga, że chcesz Go poznawać, że sięgasz po Jego słowo. Potrzebujesz inspiracji, przykładu, ludzi, którzy sprawią, że powiesz sobie Chcę być lepszym mężem, chcę być lepszym ojcem, pracownikiem, chcę być lepszym uczniem, chcę być lepszą córką, chcę być lepszym pracodawcą, chcę okazywać życzliwość i troskę wobec innych ludzi, chcę, żeby inni go poznali, żeby doświadczyli jego miłości. Z powodu przykładu, inspiracji innych ludzi, ja też będę walczyć w swoim życiu o rzeczy, które są ważne, i które się liczą i które mają znaczenie. Nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, co jest u niektórych zwyczaju, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Wiecie, że ten fragment często jest używany tak, żeby pogrozić palcem tym, którzy nie chodzą. Więc nie wiem, jak potrzebujecie, mogę pogrozić z prawej w środku i z lewej mogę pogrozić. Ale my musimy być świadomi tego, że, że jeśli w naszym życiu. Nie jesteśmy uważni i nie jesteśmy zdeterminowani, to bardzo łatwo, to dość łatwo możemy się jakby poddać temu zwyczajowi opuszczania chrześcijańskich spotkań i nabożeństw. Wiecie, jeśli my nie jesteśmy odpowiednio uważni, zdeterminowani, to wiecie, my zaczynamy wierzyć, na przykład jako rodzice, że znacznie ważniejsze. I cenniejsze dla naszych dzieci jest to, że w niedzielę rano są w innym miejscu, czegoś się uczą, coś poznają, coś trenują. To jest ważne, ale czy najważniejsze? Jeśli nie jesteśmy zdeterminowani i czujni, bardzo łatwo wpadamy w ten zwyczaj odpuszczania. Musimy być świadomi, że kościół to jest. Długowieczna, długoterminowo, długodystansowa relacja i związek. A w związkach są różnego rodzaju momenty i okresy. Czasami, jakby wszystko idzie łatwiej, czasami trudniej. I podobnie jest z kościołem i z nami, z naszym odbiorem tego wszystkiego. Są momenty, kiedy jakby niewiele nam potrzeba, jesteśmy podekscytowani, pełni energii, ale są też chwile, kiedy to wszystko, co jest związane z Kościołem, wydaje nam się trudne, stresujące, denerwujące, a może czasami po prostu nudne. Ale kiedy jesteś człowiekiem, który jest jakby głęboko przejęty tą duchową prawdą, kiedy masz to zrozumienie, że, że chodzi o to, żeby nie rezygnować, nie odpuszczać, bez względu na to, jak się czujesz. To za każdym razem, kiedy pojawiasz się w miejscu, gdzie, gdzie gromadzą się chrześcijanie, to jest ten moment, kiedy, i to jest to miejsce, w którym, jak pisze ten autor, możemy dodawać sobie otuchy. To jest to miejsce, to jest ten moment, kiedy możesz otrzymać pocieszenie i nadzieję. I nawet kiedy wydaje ci się, że ty nie masz nic do zawarowania drugiemu człowiekowi, to Bóg może zadziałać też w twojej słabości, w twojej bezradności. Daniel Darling jest pastorem, pisarzem, dziennikarzem. I on niedawno napisał takie słowa w pewnym artykule, które brzmią mniej więcej tak. Nigdy tak naprawdę nie miałem chwili w moim życiu, a mam 39 lat, kiedy nie chodziłem do kościoła. Moi rodzice zaręczyli się, pobrali w kościele, urodziłem się, wychowałem i ochrzczono mnie w kościele. Moi rodzice byli bezgranicznie oddani kościołowi. Chodziliśmy na nabożeństwa i na spotkania, za każdym razem, gdy drzwi były otwarte i wiele razy, kiedy nie były. Mój ojciec był hydraulikiem, poświęcił na ochotnicze prace wiele godzin, pomagając przy różnych pracach. Od piątego roku życia siedziałem na nabożeństwach niedzielne poranki, niedzielne wieczory i środowe nocne spotkania modlitewne. Nie wolno było mi rysować, musiałem siedzieć prosto, nie mogłem się wiercić, nie, można, nie mogłem zasnąć. Przez całe moje nastoletnie życie myślałem o kościele jako trochę Nudnym miejscu. Jasne, były jakieś zmieniające życie, poruszające dusze kazania na obozie letnim albo specjalnym nabożeństwie. Ale przez większość mojego życia, w tym także jako pastor, którym zostałem, właściwie robiłem to samo. Śpiewałem pieśni, czytałem pismo, słuchałem kazań i rozmawiałem z ludźmi. Jak na ironię, Jeden z aksjomatów mojej dziecięcej wiary brzmiał: Kościół to coś więcej niż nabożeństwo, niż budynek. Jest to powołany lud Boży, który na co dzień żyje misją. Kościół, jak mi powiedziano, nie zabierze cię do nieba. Tylko osobista relacja z Bogiem przez Chrystusa może to uczynić. Nadal w to wierzę mocniej niż kiedykolwiek, ale wierzę też w pewnym sensie, że Kościół mnie zbawił. Nie ratowało mnie niedzielne nabożeństwo, poruszające kazanie, porywający czas uwielbienia. Podstawowym narzędziem Boga do przemiany mojego serca nie był mówca na konferencji, czy koncert uwielbienia. Te wydarzenia były ważne, ale teraz zdaję sobie sprawę, że znacznie częściej Bóg zmieniał moje życie, korzystając z tych tak zwanych rutynowych nabożeństw. Podczas których śpiewałem pieśni, które nawet nie do końca rozumiałem i słuchałem kazań, które nawet niekoniecznie mnie poruszały. Nie ma formacji bez powtarzania. Chętnie traktujemy powtarzanie jako dobro we wszystkich rodzajach innych dziedzin naszego życia, na przykład w celu doskonalenia naszej gry w golfa, umiejętności gry na pianinie i naszych zdolności matematycznych. Jeśli suwerenny Pan stworzył nas jako stworzenia, które potrzebują nawyku powtarzania, dlaczego mielibyśmy myśleć, że powtarzanie jest nieprzyjazne naszemu duchowemu wzrostowi? Te rytuały ćwiczą nasze serca. Śpiewamy pieśni, słyszymy tę samą Ewangelię, sięgamy po chleb i po wino, przypominając sobie ponownie nasze miejsce przy Jego królewskim stole. A poprzez to wszystko Bóg przejmuje nasze serca i pieczętuje dla Jego Królestwa. I kochani, nie chodzi o to, że, że nabożeństwa mają być nudne. Nie cierpię nudnych nabożeństw. Ale chodzi o to, że... Chodzi o to zrozumienie tej niezwykłej tajemnicy. Że kiedy jesteśmy razem, jesteśmy lepsi. Że kiedy jesteśmy razem, spotykamy się i robimy rzeczy w obecności z powodu Boga, jesteśmy mocniejsi, jesteśmy piękniejsi i dzieje się w nas coś niezwykłego. Chodzi o to, że gdy jesteśmy razem, Możemy bardziej poznawać Boga i trwać w nim, otrzymując wsparcie i niosąc odpowiedzialność za innych.